Cześć, ja jestem brodoty, a przed wami na tej indyczej YouTubeowej bibliotece growej ląduje kolejna produkcja numer chyba 1300 coś. Ostatnio mam pęd na gierki rogalowe. Niedawno był Survived By oraz Mana Spark. Dzisiaj tytuł nazwany Mad Crown, a lista gierek do jakich będę podchodzić z najróżniejszych gatunków w najbliższym czasie oraz ogółem powiedzmy newsy kanałowe są w podpiętym komentarzu. Kiedyś pokazywałem i grywałem w gierkę nazwaną Sly the Spire. Zostawiam ją w prawym górnym rogu w systemie kart, jeżeli kogoś to zainteresuje, plus dodatkowo jest cała playlista o grach tego typu. Crown jest dość podobny do Slay Spire, ale tutaj mamy nie bohatera, a całą drużynę bohaterów. Czyli jest to rogal turowy z udziałem systemu kart, jakie rzucamy na przeciwników, wykorzystujemy do zdobycia nie wiem, przewagi lub do ekwipowania na przykład pancerzy albo broni. Fabularnie, trafiamy do dieselpunkowego świata, zniszczonego wojnami atomowymi. Nuklearne grzybki, jak ja to nazywam, obudziły coś siedzącego setki kilometrów pod Ziemią. Wielkich prabogów. Ich przybycie jeszcze bardziej dobiło ludzkość i sprawiło, że my, niegdyś władcy Ziemi, a raczej pył na powierzchni Ziemi, bo taka jest niestety ludzkość w stosunku do całej planety, teraz walczymy o każdy kolejny dzień. Stare legendy mówią o. Tytułowy Mad Crown, która spoczywa gdzieś głęboko w ruinach Starego Świata, a która daje moc równą bogom, więc jest w sumie nadzieją nie tylko dla ludzkości, ale przede wszystkim dla tych, który, którzy dadzą radę zdobyć tą koronę. Tytuł ten pojawił się 28 września 2018 roku. i ja opisałem go po trzech dniach, czyli powiedzmy no, <laughs> 1 października mniej więcej, no pojawił się materiał troszeczkę później, i w tym czasie Mad Crown zdobył 112 ocen. 97 było pozytywnych, więc chyba wynik wydaje mi się, że całkiem spoko, prawda? Z tym to oczywiście przelicza na oceny bardzo pozytywne. Co również na dzień dobry jest bardzo spoko, to fakt, że Mudcrown nie jest we wczesnym dostępie. To jest już skończona, gotowa gierka bez Early Accessu, no oczywiście może być rozwijana dalej przez autora, ale nie jest to jakaś obiecanka-cacanka, że kiedyś to skończymy. I moi drodzy, teraz patrzcie, cyk, tradycyjna scenka cenowa, no nic niezwykłego, ale jaka cena. 36 zł za rogalka, skończonego, oficjalnie na Steamie. G2 na razie nie ma ofert, kiedy robiłem materiału, może trochę zbyt szybko po premierze zacząłem go robić. Może będą tam jakieś oferty tańsze, no ale niecałe 9 euro za gierkę skończoną, niewiele. Gra jest robiona przez jakieś azjatyckie studio i to jest dość często wyczuwalne, grając. Chociaż i tak jestem trochę w szoku, że amatorskie, małe studio z Dalekiego Wschodu zrobiło sobie angielską wersję. Bo wszyscy wiemy, jak u nich wypada język angielski angielski jest dość rzadki. Intra i filmiki no niestety mamy dalej po wschodniemu, ale na szczęście z napisami angielskimi. Podobnie w interfejsie często występują dziwne określenia jak na przykład MATK i nie wiemy za bardzo co to jest. Dopiero po czasie rozgrywamy, rozgryzamy jakby co to znaczy, są to po prostu punkty obraźni magicznych, mimo tego, że spokojnie pełna nazwa w menu w spisie tych statystyk by się zmieściła, ale autor tej gry... Uwielbia po prostu skróty. W samouczku gram trochę też traktuje gracza, jakby z góry był Azjatą i wiedział wszystko na jej temat. Wiecie, taka gra robiona przez dewelopera dla samego siebie. No ale pierwsze starcie w walce, coś się dzieje, jakieś aury, jakieś animacje, coś obrażenia. Przeciwnicy atakują piersi, ale jak do tej pory, tutorial uczył nas zarączkę, że tak się chodzi, tak nagle, wszystko się dzieje w walce samo i nie wiemy o co tutaj chodzi. Mimo to mechanikę naprawdę łatwo złapać. Eksplorujemy podziemia w skokowej klasycznej formie, odnajdując miejsca z lutem, worki, jakieś pozostałości, skrzynki, poszukując zejścia niżej. Plus do tego możemy trafić na kapliczki różnego rodzaju albo na pułapki. Po drodze oczywiście też na moby. Tutaj jest trochę dziwnie, bo moby Aktywne mają swoje pole zauważenia. I po prostu sobie stoją. Moby nie eksplorują tego świata, który my eksplorujemy. My, wchodząc w te pole, wchodzimy od razu w walkę z nimi. Inne takie grupy mobów śpią i mogą zostać obudzone, jeżeli za często dreptem, drepczemy gdzieś tam w okolicy. I czasami, wchodząc do jakiegoś pomieszczenia pod ziemi, z góry wiemy, że potwór będzie stać akurat w takiej pozycji, w tym pomieszczeniu, że i tak nas zauważy. Jak wygląda walka w tym rogalu? Bazowo startujemy z z niepełną drużyną, później otrzymamy dostęp do kolejnych bohaterów, jednak możemy mieć maksymalnie czterech, dwóch w tylnym i dwóch w przednim rzędzie. Rozgrywka jest turowa, oparta o używanie przez nas kart w dowolnej jakby części ekranu, po prostu rzucamy na ekran kartę, ewentualnie na konkretnego przeciwnika, czy konkretnego naszą postać. No, umiejętności yy, darmowe też mamy tutaj, takie po prostu dla każdej postaci unikalne oraz mamy też umiejętności, które kosztują staminę. Chociaż zauważyłem, że w Mad Crown nie do końca Istotna jest walka z mobami, a po prostu przeżycie. Czasami przeciwnika, który w walce macha białą flagą, lepiej już zostawić i skupić się na innym, a po prostu innych przeciwników atakować, tak? Kiedy te nie bronią jakiegoś lutu. To znaczy, chodzi o to, że. Walka w tej grze nie jest obowiązkowa za każdym razem i to jest jej feature, to nie jest jej cecha, że przeciwnicy uciekają, bo mają taki powód, tylko że my to musimy w odpowiedni sposób wykorzystać. Naszym zadaniem nie jest dotrzeć na pięćsetny poziom tych podziemi, a przeżyć aktualne podziemia, które mają swój koniec. Gra nie jest prosta, czasami bywa tak, że możemy paść mimo full HP u wszystkich bohaterów w następnym starciu, bo taki będzie rol różnych umiejętności. Mamy cztery główne tryby gry. To dość spora zaleta, bo każdy z nich jest nieźle rozbudowany i oparty o inny styl zabawy, o inne moby, o inne feature'y. Mamy Kampanię, mamy Trials of Fantasy, mamy Glazing Ruins i Endless Abyss. Przykładowo w Trials of Fantasy nie wiemy, co dają znalezione przez nas karty? Poza tym, że są mocne albo słabe. Nie wiemy konkretnie, co one robią, dopóki nie zostaną zidentyfikowane. Rzucamy je tak po prostu, a okazuje się, że wszyscy przeciwnicy obrywają masę obrażeń od piorunów. Jest super, fajnie. Innym razem rzucamy podobną, znają kartę. I ranimy na przykład swoich. By mieć w grze progres, musimy nie zginąć na 500 levelu, a po prostu wyjść z lutem po pokonaniu bossa na danych podziemiach. Jeżeli już tego bossa w danych podziemiach zrobiliśmy, jakby zaliczyliśmy, to tego bossa już na samym końcu nie będzie, więc wiemy, że tam po prostu już jest wyjście. No to wszystko zależy oczywiście od rodzaju podziemi, bo nie wszystkie działają tak samo. Schować do skrytki musimy to, co chcemy, kupić to, co potrzebujemy, albo możemy też sprzedać. Więc powrót jest bardzo istotny. Niestety w osadzie, mimo ładnej grafiki, fajnego stylu graficznego, z większością nbc tylko po prostu rozmawiamy. No, w sumie interesuje nas tylko handlarz, magazyn, ewentualnie gość ustalający za złoto nasz jakby los w podziemiach i możemy spróbować zawiecie złotko przerolować sobie ten los. Ciekawie wygląda śmierć. Bazowo nasza postać, która zostanie powalona Jest ranna, ale nie możemy jej używać Zgon, czy powiedzmy powalenie całej ekipy Następuje w tym momencie, kiedy ostatni bohater zostaje no właśnie powalony, wtedy przegrywamy już po prostu kompletnie Tutaj na przykład kartami możemy wskrzesić takiego powalonego W trakcie walki, on jeszcze będzie przychilowany Ale po prostu musimy go też przed tym jakoś zabezpieczyć Czyli nie możemy robić tak, że rzucamy karty na stół I na przykład wskrzeszamy jednego a on w tym momencie też ginie, a na następnie ginie kolejny z naszych ludzi po prostu game over. Musimy się dobrze kartami taktycznie zabezpieczać. Co się stanie, jak padniemy, tak już permanentnie, na śmierć? Poza tym, że tracimy zebrane karty, złoto, ekwipunek, zostawiamy po sobie ślad w grze. Który inny gracz może znaleźć. Istnieje jakaś forma grupy ratunkowej, czy coś w tym stylu, taka opcja w grze. Jeżeli dołączymy do jakiegoś dziwnego systemu w tej grze, w jakiś tam dziwny sposób otrzymujemy kod i możemy dać ten kod komuś innemu. Jeżeli ta osoba z niego skorzysta, to mamy tam chyba jakąś szansę zachować nieco rzeczy, czy wcielić się w jego ostatnią formę. Pomysł fajny, tylko złożony i niezbyt przy... przyjazny graczowi, przez co ja do niego po prostu nie podszedłem. Ale jest to bardzo ciekawy feature dla osób, które ten tytuł kupią. Można wykorzystać oficjalne Discord, gry do tego. Jeżeli ktoś z Was, Madcrown sobie zakupi i to może się zainteresować tym featurem, to powód, by jednak nie ginąć. Dlaczego? Po zakończeniu etapu wracamy właśnie do miasta. Możemy sprzedać, jak mówiłem, klamoty, skitrać się te, które są dla nas bardzo fajne, lub kupić sobie inne i po prostu idziemy na kolejną przygodę. Możemy farmić na przykład pierwsze podziemia trzy razy, które są dość proste, szybkie, żeby być przygotowanym na przykład na podejście do jakichś bardzo trudnych podziemi. Oczywiście w trakcie gry też napotykamy handlarzy, już w trakcie rozgrywki, w trakcie podejścia, jakieś płatne kapliczki leczące czy inne takie sprawy. Ciekawie wygląda system fal tak się w skrócie nazywa, oraz w skrócie SOR. Levelujemy powolutku całą drużynę w trakcie podejścia, otrzymując bonusy. Z drugiej strony im więcej chodzimy po podziemiach, tym mocniej rośnie ten fal po lewej stronie w lewym dolnym rogu. Kiedy przekroczy wartość krytyczną, nagle drastycznie rośnie stopień trudności gry, a nasi bohaterowie otrzymują obrażenia za samą eksplorację. To jest jakby, nie wiem, stabilność mentalna. Bardzo przyjemnie wypada mechanika potworów. To największa zaleta tej gierki. Mamy bez w nim wyczytujemy, co dane MOBy robią, co mogą, czego się boją, w czym są mocne, a w czym są słabe. Druga duża zaleta Mad Crown to ilość bohaterów i ich perki. Mamy dziesięciu. Jedni to typowi healerzy, inni to typowe tanki, jeszcze inni świetnie nadają się na seryjne dobijanie przeciwników. Sama mechanika Mad Crown, nasze postacie plus ich perkit, że na przykład ktoś stoi pierwszy, jest tankiem, więc odsłania tego, co stoi za nim, plus różnorodne karty. Według opisu z nawet 200 kart, z czego dużą część poznajemy dopiero głębiej w grze, czyli im głębiej wchodzimy, im dalej gramy, im więcej mamy odblokowane, tym no, więcej mamy odblokowane kart. To jest mega sprawa. A itemy możemy też wykorzystać jako czysty flat damage. Przykładowo mamy miecz, który nie chcemy zakładać na postać. Możemy nimi jakby rzucić wybranego przeciwnika. Warto też pamiętać o rozbrojeniu. Czasami możemy w walce stracić wyekwipowany przedmiot, bo na przykład moby mają taki efekt, że wytrącają nam przedmiot, przez co obniżają statystyki naszej postaci, i ten przedmiot wraca nam do ręki, tam na dole do kart. A potem przypadkowo go wywalamy albo używamy jako flat damage. <laughs> tak bywa. No ale zawsze znajdzie się coś złego, czyli przejdźmy do niezbyt błyszczących elementów Mad Crown. wady tej produkcji w mojej ocenie azjatycki. Interfejs trochę oraz przede wszystkim. Oprawa muzyczna, bardzo mocna oprawa muzyczna, ogromnie, strasznie mi nie leżała, kiedy odpala się nareszcie coś co mogę posłuchać, jakaś przyjemna, powolna, delikatna, troszeczkę ambientowa, melancholijna trochę muzyczka dla ucha i po chwili dowala się do tego jakaś perkusja, po chwili do tej perkusji jakieś rzężenie na gąbce recepturce. Innym razem muzyka w walce ma 8 sekund i jest zapętrona. i kiedy myślimy co tutaj zrobić to ta muzyka po prostu boli w uszy. To chyba jeden z nielicznych wypadków jedna z nielicznych gier, gdzie mówię, że soundtrack dla mnie leży i kwiczy. Część osób w ocenach na Steamie pisze, że muzyka jest fajna i przyjemna. Dla mnie nie jest. Niestety. Madcron ma też to, o czym mówiłem na początku. Wielu ludzi, którzy chcą robić gry, pracują w branży gier są esportowcami, ale są z Azji, ma problem z językiem angielskim. Matco też na to cierpi, na przykład mamy takie napisy jak No Warehouse here, no drop items here, cinqciąg ciąg w wielu miejscach. Czyli no taki angielski wiecie rodem z Google Translate. W achievementach na Steamie, dla przykładu albo w kapliczkach też wszystko jest po azjatycku. Nie wiem jaki to jest język, ale wolę nie wiedzieć. Niby wszystkie efekty negatywne zdjęte według tłumaczenia, tak wyraźnie mówi tłumaczenie. Ale jednak jakiś efekt zostaje, bo go się nie da zdjąć. Karta mówi, że zdejmuje wszystkie negatywne efekty, ale ten efekt mówi sobie, że jednak nie. Bywa tak, bywają zdurnione elementy mechaniczne. Przykładowo, nasz yy, żołnierz, strzelec, ma debafa, że może trafić swojego z dużą szansą, czyli jest jakby zdezorientowany. Okej, okay, to jest spoko. dostał taki debaf, okej, okay, taka jest mechanika gry, ale trafia swojego, który ma perka riposty. Ten perk oddaje obrażenia temu, kto go zaatakował. I oddaje obrażenia strzelcowi zabijając go. Kiedy on jest jego sojusznikiem. Trochę dziwne, tak? No nie powinno to działać na swoich sojuszników, bo ten, który dostaje riposte, jest zdrowy mentalnie. W pewnym momencie cała drużyna robi kombo spierdolenia, oparte o wybicie się nawzajem. Poważnie. Plus ogromna ilość, dosłownie, ogromna, przeogromna ilość, przewielka ilość. RNG. Azjaci kochają RNG w grach, a my na zachodzie jakoś już nie bardzo, prawda? Wolimy świadomość wyboru, nawet kiedy wybraliśmy błąd. I wiemy, że to zrobiliśmy. Bardzo irytuje taka sytuacja, kiedy tracimy postać na miejscu, bo tak, przez pułapkę otrzymujemy klątwę wywalającą naszą postać z walki, czyli powodującą jego powalenie tej postaci, na strzała. Bo tak, nieważne jak mocno ją zbuffowaliśmy kartami, nieważne jak dobre dostaliśmy e, karty, nieważne jak mocno daliśmy tej postaci jakiś pancerze i tak dalej, jeden hit, jeden punkt obrażeń i ta postać wypada z gry. Nienawidzę, kiedy gra każe nas za to, że w nią gramy, a nie za nasze błędy. Raz miałem trzech gości z klątwą natychmiastowego zgonu, albo trzech graczy w sensie trzy postacie pod mind controlem przeciwnika. No i zaczęły się wybijać nawzajem. W połączeniu ze wspomnianą muzyką dochodzą. Bolesne w oczy efekty graficzne, kiedy gra rozmazuje się na cały ekran, bo mamy na przykład ten efekt fal już na maksa, i naprawdę wtedy gra boli w oczy graficznie tym efektem. Mimo świetności mechanicznej tej gry, jej wykonanie graficzne i dźwiękowe powoduje czasami wycieki krwi z mózgu przez wszystkie otwory głowy. Autor też nie wpadł na pomysł lepszego zarządzania na przykład drużyną w obozie. Kiedy chcemy przenieść itemy z jednej na drugą postać, yy, musimy naklikać się naprawdę niesamowicie. Ale finalnie, mimo takiej dość długiej listy wad i solidnej irytacji z jazyckim tłumaczeniem oraz bardzo, bardzo, bardzo irytującym RNG, gdzie jedna pułapka zabija nam całą szansę w ogóle na zaliczenie poziomu, jestem pozytywnie zaskoczony. Kontentem, treścią, różnorodnością, długością zabawy w stosunku do jej ceny. Szczerze powiem, że na cenę spojrzałem dopiero po 5 godzinach gry i byłem bardzo zaskoczony, jak tania jest ta gra w stosunku do treści, jaką posiada. Śmiem sądzić, że poprzez obowiązek powracania z pod ziemi, a nie. Pchania się jak najgłębiej i ulepszania ekwipunku oraz kart naszej ekipy, możemy przegrać w Mad Crown wiele, wiele, wiele godzin, bo robimy sobie na przykład niższo levelowe instancje, czy powiedzmy te dungeony, lochy i tak dalej, 3-4-5 razy, i potem idziemy na jakiś wysokolevelowy mając już jakieś dobre karty, mając jakiś dobry ekwipunek, no bo jak zginiemy, to, mówiłem, to wszystko tracimy. A jeżeli podchodzimy wiele razy, to możemy farmić. Rozgrywka jest dużo wolniejsza niż w side Spire, mam na myśli progres ku powiedzmy koń Gry, ale i tak wypada ta gra po prostu nieźle. Gra jest w mojej ocenie warta kupna dla fanów gatunku oraz dla tych, którzy. Nie mają funduszy na bardziej złożone i drogie, sławne rogale, jakie mamy na rynku. Na miniaturce zostawię kolorek lekko zielony, taki lekko powyżej standardowego koloru, czyli gra mnie nie zachwyciła, ale na złą cenę też nie zasługuje, jak najbardziej. Jest dobrze, jest ok. Na systemie kuratora steamowego zostawię lajka like czas z podpisem, że gra jest tania i dostatecznie rozbudowana za właśnie taką cenę. A w systemie recenzji steamowych, a niech będzie zostawię jej like lajka, mimo wad treść. Różnorodność w stosunku do ceny sprawiła, że jednak ocenie w systemie recenzji też ten tytuł pozytywnie. Na koniec tradycyjnie dzięki sponsorom browarniczym: yy, Bulowi, Matamatowi, Play the Game, Mikusowi, Scott Pankowi, Łysemu i Kagami. To na razie tyle. Dzięki Wam za browarek przy grach. Yy, no po prostu jest to wtedy przyjemniejsze. A resztę z Was tradycyjnie zapraszam na poprzedni albo najnowszy film na kanale po prawej stronie, albo na następne filmy po lewej stronie, zostając tutaj trochę dłużej za pomocą subskrypcji. Tyle.